Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Trochę zepsułem dla was to nagranie, ponieważ nie nagrało mi się audio. Myślę, że w życiu każdego youtubera to jest... zdarza się taki moment. Dogrywam po prostu audio teraz na setkę, bo myślę, że to nie jest jakiś materiał, który wymaga nie wiadomo jakiej edycji. A chciałem wam pokazać wymianę ślizgaczy w mojej myszce Razer Viper Ultimate. Myślę, że może wam to pomóc wymienić ślizgacze w każdej innej myszce, jaką macie. I co może o samych ślizgaczach? Ja je kupiłem ze sklepu Flow Gaming na Allegro. Kosztowały one 50 zł. Czy mało, czy dużo, to już pozostawiam wam do oceny. Są to tak zwane ślizgacze Tiger Ice. Czemu Ice? Mieli oni dwie wersje. Mają wersję ARC 1, które zapewniają rzekomo kontrolę, i ARC 2, które zapewniają szybkość. Natomiast w przypadku Tiger Ice ponoć jest to połączenie obu cech kontroli i szybkości w jednym typie ślizgaczy. Bardzo dobrze zrobiony marketing i chciałem sprawdzić, czy to w ogóle jest prawda. No więc zamówiłem te ślizgacze. Jak widzicie teraz na nagraniu przychodzą one w takim kartonowym pudełeczku, opakowaniu. Nie ma tu nic spektakularnego. W opakowaniu oczywiście mamy same ślizgacze, ale dostajemy również od producenta chusteczkę nasączoną alkoholem izopropylowym. Ja mam swój, jeszcze mam taką resztkę do wykorzystania, więc nie będę korzystał z tej chusteczki. I zaraz wam pokażę, jak wymienić ślizgacze. A czemu wymieniam ślizgacze? Od jakiegoś czasu mam nową podkładkę od Gloriusa. Jest ona świetna, tak nawiasem mówiąc. I wydaje mi się, że moja mycha trochę brakowało jej trochę poślizgu. I stwierdziłem, że spróbuję wymienić ślizgacze. Więc stąd ten pomysł na wymianę i pomysł na nagranie filmiku dla was. Mam nadzieję, że komuś się przyda. Jeśli tak, to zostawcie proszę łapkę w górę i może jakiś komentarz. Oczywiście zamieszczę również link do sklepu na Allegro, więc będziecie mogli sobie sprawdzić, co jeszcze tam mają, a mają tam cały asortyment ślizgaczy do przeróżnych myszek. Jak widzicie, to właśnie dostajemy w opakowaniu, więc same ślizgacze i tą chusteczkę do wyczyszczenia plastiku po oderwaniu starych ślizgaczy, no i to cały zestawik. Tu widzicie na nagraniu, że brakuje już jednego ślizgacza. Ja wcześniej przed rozpoczęciem nagrania już wymieniłem, z tego względu, że nie chciałem, żeby był jakiś babol na nagraniu, a skończyło się jak skończyło. Musiałem to jakoś zmontować razem, więc mam nadzieję, że będzie ok. Jak widzicie, ja używam takiej pensety dość zaostrzonej. Słyszałem, że niektóre ślizgacze trzeba podgrzać wcześniej, na przykład zapalniczką, żeby je odkleić. Nie wiem, ja przy pomocy tej pensety oderwałem ślizgacze bez problemu, jak zresztą zaraz to zobaczycie. Mam też drugą pensetę, która jest dosyć szersza, żeby już po prostu nie uszkodzić tych plastików pod spodem, bo taką ostrą pensetą możecie łatwo je zarysować, więc jak widzicie, złapię teraz ślizgacz i go po prostu oderwę. Byłem zaskoczony, że w Razer Viper te ślizgacze nie są takie twarde, tylko są takie miękkie, jak guma trochę. To mnie trochę zaskoczyło, ponieważ te nowe, które przyszły, one są właśnie takie, mają, jakby to powiedzieć, stałą teksturę. Po prostu nie zginają się na boki, co jest spoko. I rzeczywiście, tak jak producent podał w opisie, są one lekko zaoblone na obrzeżach, więc myślę, że to też jest jakiś tam plus, jeśli chodzi o ślizganie się. Dobra, stary klej ściągnięty. Ja teraz przeczyszczę spód alkoholem izopropylowym. Możecie to zrobić tą chusteczką, która jest w opakowaniu, to jest to samo. Ja natomiast mam jakiś płatek kosmetyczny i swój własny alkohol. Po przetarciu musicie odczekać jeszcze chwilkę i możecie przykleić nowe ślizgacze. Wychodzą one właśnie w takiej folice, oderwacie górę, musicie oczywiście dobrać ten dopasowany do gniazda i teoretycznie nie powinienem tego robić palcami, tylko wziąć w pensetę, no ale już trudno, tak zrobiłem, tu będę musiał chyba jeszcze poprawić, bo mi trochę nie siadło, więc lepiej to po prostu złapać w pensetę, jak to robię teraz. Co mnie zaskoczyło, te ślizgacze One są dopasowane do tych rowków, natomiast widać, że zostaje jeszcze taka minimalna przestrzeń. Nie wiem, na co ona jest tak naprawdę. Czy to jest po prostu przez to, że producent pomyślał, że mogą być jakieś różnice pomiędzy wielkości tych gniazd na ślizgacze, czy o co chodzi, ale w każdym razie jest ok. No nie zbiera się w nich jeszcze kurz, brud, więc myślę, że jest w porządku i te ślizgacze dużo bardziej wystają od tych poprzednich, więc to mi się wydaje, że to jest w ogóle na plus. Tu na nagraniu będę sobie wymieniał te ślizgacze, ja natomiast pokrótce powiem, jakie są moje odczucia, bo używam tej mychy jeden dzień po wymianie ślizgaczy i muszę wam powiedzieć, że no jestem zaskoczony. Nie wiem, czy dałbym 50 zł za takie ślizgacze, ale muszę przyznać, że no myszka po podkładce teraz to jeździ, wystarczy lekko ją pchnąć i po prostu śmiga, co jest dla mnie to jest świetne po prostu. Ciekawy jestem, jak z żywotnością tych ślizgaczy. Zobaczymy jeszcze, może nagram jakiś materiał na ten temat. Natomiast jeśli chcecie odświeżyć swoją myszkę, nie płacąc jakiejś mega fortuny, to myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Na pewno, jeśli macie jakąś w miarę dobrą mychę, to znajdziecie zastępcze ślizgacze. Ja może jeszcze dodam, że materiał, z których są zrobione te nowe ślizgacze Ice'y, to jest to utwardzony teflon PTFE. Cokolwiek wam to mówi, ponoć zapewnia jeszcze większą szybkość myszy. I z tym się trochę zgodzę, może nie wyolbrzymiałbym tego marketingu do nie wiadomo czego, no ale oczywiście trzeba sprzedać swój produkt, natomiast ja zauważam różnicę. Więc także tyle chciałem wam pokazać w tym materiale. Sorry, że to jest tak zmontowane jak zmontowane, ale chciałem naprawdę wrzucić ten materiał o tych ślizgaczach, a niestety zawiódł mnie trochę aparat i może trochę moje zmęczenie też miało w tym udział, także dzięki serdeczne za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się.